poniedziałek aula Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu po raz kolejny stała się sceną teatralną, a to za sprawą uczennic tej szkoły, które przedstawiły jednoaktówkę Czekoladki. Sztuka przygotowywana od początku tego roku szkolnego nagrodzona została owacją na stojąco. Patronat nad spektaklem sprawował UNICEF. Sandomierski ekonomik oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Podczas takich zajęć powstała komedia kryminalna pod tytułem Czekoladki. Nie tylko uczymy się w naszej szkole zawodów, poszczególnych zawodów, ale też musimy tutaj kultywować różne tradycje, musimy tutaj pokazywać młodzieży, że szkoła to nie tylko nauka, że to również kółka teatralne, że akcje charytatywne, które stale wspieramy. Dyrektor sandomierskiej szkoły wysoko ocenia umiejętności aktorskie swoich podopiecznych. O tym przekonało ją ubiegłotygodniowe i poniedziałkowe przedstawienie dla społeczności szkolnej. Byłam bardzo zadowolona i dumna z naszych młodych aktorek, uczennice klas drugich, ale uważam, że naprawdę stanęły na wysokości zadania i myślę, że dorównują niejednym znanym aktorom. Zespół aktorski to połączenie doświadczenia z młodością. Aktorki pozostały dwie z tamtego roku ze spektaklu Kto otworzy drzwi, natomiast pozostałe trzy aktorki same się do nas zgłosiły z chęcią tak jakby wzięcia udziału w spektaklu i bardzo dobrze wybrały one siebie i my ich, ponieważ pod względem osobowościowym te osobowości ze spektaklu i nasze dziewczyny bardzo dobrze się dobrały. Ja, Marysia i Martyna, tak, ale dziewczyny już w tamtym roku występowały. Tak, to już w zeszłym roku również sztuka z UNICEF-u, charytatywna. Trochę o innej tematyce, ale to już nasz drugi raz. Do spróbowania sił w aktorstwie uczennice ekonomika zachęciły panie profesorki. Głównie to nasze nauczycielki, między innymi pani Białusz, nasza nauczycielka angielskiego i pani Zeliasz. Próby i przygotowania trwały kilka miesięcy. Przygotowania trwają od września, także czekoladki kosztujemy praktycznie od września, tylko wiadomo, nie możemy sobie tego pozwolić na to zbyt często, ale wymagało to od naszych uczennic naprawdę bardzo dużo takiej energii, zaangażowania i czasu. Jesteśmy po prostu chyba z nich dumne, mogę dzisiaj powiedzieć, i chylę czoła dla dziewczyn, że zdały egzamin. Pierwsze spektakle przerosły oczekiwania wszystkich związanych ze szkolnym teatrem, z aktorkami włącznie. Byłyśmy na pewno w szoku, bo jednak osób w szkole jest niemało, a w momencie, w którym weszłyśmy na scenę, cisza była całkowita, więc też jakby dla nas było to bardzo motywujące. Adeptki aktorstwa dodały, że w ich rolach były elementy łatwiejsze i trudniejsze do zagrania. Dla każdej jest inny moment, na przykład dla mnie osobiście moment kłótni z Marysią, która gra moją siostrę Antoninę. Jest on dosyć ciekawy, więc to był chyba najtrudniejszy, żeby się tak wczuć w to. Dla mnie ogólnie czwarta scena, ponieważ jest taka długa, ale da się ją jakoś przejść. To jest właśnie najdłuższa scena w tym całym spektaklu i bardzo dużo się dzieje w tej scenie. Dumy ze swojej córki Otylii, która wcieliła się w rolę teatralnej Emilii, nie kryła Anna Mokrzyś. Duma przede wszystkim. No i taką, nie wiem jak to nazwać, ale takie emocje właśnie, tak, jestem bardzo ciekawa, bo nie widziałam jeszcze, tak, stres też jest, tak. Okazało się, że uczennice przygotowywały się w zaciszu domowym, nie tylko podczas prób w szkole. Kuczyła się oczywiście do roli, tak, przygotowywała się, ale zresztą ona to bardzo, bardzo to lubi, także ona robi to z pasją. Podczas wydarzenia prowadzona była zbiórka na rzecz UNICEF-u. Jerzy Strzyż, STV Info.